Kolego z Norwegii, to Krzysztof, tak? Zgadza się, zgadza się. Z kim mam przyjemność? No witam Cię Krzyśku, z tej strony stacja bazowa 30 Oscar Sierra 061 Gandia, okolice Walencji, Hiszpania. Witam Cię serdecznie. No witam, witam. A kolego, nie mogę się skojarzyć za bardzo. Piotr? Nie, to nie Piotr. Tak, Piotr, potwierdzam, potwierdzam jak najbardziej, Piotr. Zawsze była stacja mobilna, ale teraz jestem na urlopie i po prostu wstawiłem tutaj sprzęt do domu i zrobiłem z tego taką małą bazę tymczasową. No proszę, proszę, nie poznałem Cię zupełnie, no bardzo ładnie Ty tutaj idziesz, a co tam masz ciekawego na bazie? A to samo co na mobilu, Superstar 3900 i samego radia lecę 12 whisky, z tym, że antena dipol poziomy własnej konstrukcji, słuchaj, skierowany w kierunku Polski notabene, także dziwne, że Cię w ogóle słyszę, proszę, proszę. A no widzisz, pewnie jakby była skierowana tutaj na mnie, to by było jeszcze bardzo, jeszcze dobrze, lepiej w sumie. Ale słuchaj, to i tak mi to idzie niesamowicie, sygnał dochodzi do 9, modulacja to jest super 5, bardzo ładnie to idzie, tylko pływa, ale to wiadomo, to już jest propagacja. No, a potem to wiesz, to jest taka godzina dosyć późna, nie? To jest taka godzina, także ja tutaj Cię odbieram, wiesz, właściwie Santiago od zera, właściwie do 5, nawet do 7 momentami, bo to pływa rzeczywiście, ale modulacyjnie piąteczka dla Ciebie. No, idzie się niesamowicie, ale w ogóle się nie poznałem, Piotr. Modulacja całkowicie inna modulacja. Z auta jakoś to szło inaczej, wiesz, nie wiem, czy stałeś gdzieś wyżej, może w jakichś takich punktach, jak rozmawiałeś, a tutaj nie poznałem Cię w ogóle. To znaczy ja tam z reguły zawsze jechałem z witaminą, wiesz, to trochę, wiesz, witamina trochę, wiesz, tranzystorowa troszkę zniekształca, wiesz, może dlatego, nie? Może dlatego, wiesz, było troszeczkę to inaczej, wiesz. Ja odsłuchiwałem siebie, powiedzmy, kiedyś tam i rzeczywiście jest w to niektórych ustawieniach tutaj radia, jest na przykład duża różnica, nie? Mówię, teraz same radio, 12 whisky, nie? Tylko 12 whisky. No fajnie, 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 to idzie elegancko, kurde, patrz, a Polskę tak dalej słabo słychać, że nie wiem, a tutaj właśnie w tamtej Hiszpania tak to elegancko idzie. No, to super, kurde. A tutaj, a ta antena, ile taka, to taką antenę trzeba, to trzeba też mieć i jakoś nazywa router, tak? Czy router do wracania tego? Nie, no słuchaj, ona jest na stałe zamocowana w takiej pozycji, jaka jest, słuchaj, ona jest pod kątem 120 mniej więcej stopni, 115, może ma 120 stopni, maksymalnie ma 120 stopni i otwarta jest centralnie na, wiesz, środek otwarcia jest centralnie na środek Polski mniej więcej tak ustawiony, wiesz, tak według kompasu tak mniej więcej tutaj sprawdzałem, także ustawiłem to w ten sposób, ona jest zamontowana na samym dachu, czyli my to mieszkamy na 9 piętrze, antena jest zamontowana na samym dachu, czyli na samej górze, to jest jakby 10 piętro i to jest jakieś 2,70 od podłogi, od tej powiedzmy poziomej przeszkody, zamontowane po prostu, rozwieszone, słuchaj, na takich powiedzmy słupkach, na takich kurcze palikach, jest po prostu w poziomie ta antena i ona tu jest wystrojona na 1,1 w SWR-ze. No i pasuje to, jest SWR właściwie 1,1 na tej bandzie i na bandzie D na podstawie też jest 1,1, także robię DX-y normalnie z polskimi mobilami, z polskimi stacjami bazowymi, rozumiesz, w Polsce na 28, na 19 kanale, tak jak my kiedyś żeśmy sobie rozmawialiśmy, także idzie to ładnie. No idzie niesamowicie, naprawdę niesamowicie, idzie bardzo fajnie. Kurde, aż mnie ta antena zainteresowała, kiedyś właśnie chciałem sobie taką kupić, zastanawiam się, czy nie zmienić, bo miałem właśnie do Polski sobie bazę zamontować i zastanawiam się, czy nie zmienić tej seriowej masy, którą miałem teraz, a po prostu zamienić ją właśnie na taką kierunkową. I chyba by to lepiej szło, tak mi się wydaje, bo czytałem właśnie o tych antenach. Nie wiem, czy ja dobrze kojarzę, to jest takie coś jakby ma na sobie 5 takich szczebelek albo 6, tak? I jest coś takiego? Nie Krzysiek, to jest dipol własnej konstrukcji. Kupujesz, słuchaj, przewód dwużyłowy, przewód, normalny, zwykły kabel kupujesz długości, no, minimum 2,80, ale około 3 metrów musisz przewodu kupić. Przewód łączący, jeśli masz na przykład witaminę zamontowaną, no, jak najbardziej, powiedzmy, wielokrotność długości 90 cm, czyli 2,75 i tam powiedzmy dalej, dalej do góry co 90. To, rozumiesz, montujesz skrzynkę antenową, taką kurczę, którą łączysz przewody z przewodem tutaj antenowym, rozwieszasz to w poziomo, przykładowo, jeśli chcesz na przykład uzyskać antenę kierunkową, rozwieszasz to w poziomie pod kątem 120 mniej więcej stopni i kierujesz sobie tam, gdzie chcesz i po prostu to jest wszystko, no. Po prostu potem tylko ustawiasz sobie SWR na zasadzie ucięcia końcówek przewodów, gorącej żyły i przeciwwagi i to jest wszystko. Schodzisz ze SWR-em do danej pozycji, do danego miejsca i tyle. No i to jest cała robota, cała,
cały, rozumiesz, cały kurczę, no. Cała tajemnica w tym wszystkim ma się tkwi, że w tej całej prostocie, nie? A, takie buty. Wiesz, a skąd wziąłeś jakąś instrukcję, jakiś nagar na tą mandalkę, jak to zrobić? Gdzieś w internecie masz jakąś stronkę, gdzie można wypatrzeć? Słuchaj, ja to szukałem troszkę w internecie, widziałem filmików kilka na YouTubie, które coś tam mi podsunęły pomysł, ale dużo tutaj słuchałem na radiu od chłopaków, słuchaj, się dowiedziałem wiele rzeczy i na tej podstawie wziąłem pod uwagę warunki, które tutaj mam u siebie i koszta, jakie tutaj na to chcę przeznaczyć i po prostu przyszedłem sobie taką, na taką łatwiznę, że cały Dipol wyniósł mnie, żeby ci nie skłamać, może z 8 euro tutaj, także to jest cały koszt, rozumiesz, tego całego tutaj przedsięwzięcia. Aha, a to jakbym miał to teraz na przykład sobie to szukać w internecie, w Google'ach, to wpisać nazwę po prostu Dipol i to mi wynajdzie to? Jeśli chodzi o Dipol, tak, jeśli chodzi o Dipol, który mam tam ja zamontowany, to ja na razie tylko wstawiłem zdjęcia na nasze forum, na Oscar Sierra, wiesz, na razie nigdzie nie wstawiałem, no bo nie miałem czasu, wiesz, za bardzo. Rozumiem, muszę kurde wejść.